Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy teraz na naszą scenę startupową. Przed Państwem Naughty Luca. Porozmawiamy trochę o tym, co się kryje w naszych wyświetlaczach, w naszych OLEDach. Myślę, że temat bardzo na czasie. Zapraszamy serdecznie. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mateusz Nowak, Chief Commercial Officer Naughty Luca. Naughty Luca to spółka chemiczna z Torunia, która w najbliższych tygodniach zadebiutuje na New Connectie. Tak, dobrze. Stara technika opierania o brodę działa. Aha. Dobrze. Co jakąś dekadę, jak doskonale Państwo sobie zdają sprawę i pamiętają, jakich ekranów używaliście, naskakuje pewna zmiana technologiczna. Zaczynaliśmy od wyświetlaczy czy telewizorów kineskopowych, przeszliśmy przez plazmę LCD, a dzisiaj taką wiodącą technologią wyświetlaczy jest technologia OLED. Technologia OLED dzisiaj już zdominowała praktycznie wszystkie smartfony, ale w telewizorach jest używana na razie tylko i wyłącznie w tych high-endowych. Z racji tego, że fabryki OLEDowe kosztują kilka do kilkunastu miliardów dolarów i zanim się zamortyzują, ta technologia z nami zostanie na dekadę lub dwie, albo i dłużej. Niektórzy wręcz wierzą, że świat zmierza w stronę wizualną i ta wizja cyberpunka nie jest nam tak bardzo odległa. Z czego składają się te wyświetlacze OLED? Bo jest to technologia kompletnie inna od tych poprzednich generacji. Technologia OLED składa się z wielu warstw bardzo cienkich, organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. Jak mówię bardzo cienkich, to mówię o ułamku grubości włosa. Wyświetlacz OLED, który mamy chociażby w telefonie, składa się z matrycy, którą jak rozbijemy na mniejsze części, określamy mianem panelu, przechodząc do diody, aż w końcu docieramy do związków chemicznych w postaci proszku. O, mam tutaj takie związki chemiczne w postaci proszku, które są podstawą wszystkich wyświetlaczy OLED. Na tego typu telewizor, jeżeli on byłby OLEDowy, potrzeba byłoby tylko 1 grama takiego związku, który byłby rażony prądem i by dawał całe światło, które dzisiaj widzimy z tego wyświetlacza. Te emitery, te związki chemiczne, które są podstawowym budulcem każdego ekranu, są tak naprawdę określają horyzont tego, co się może zdarzyć w OLEDach. W sensie wszystkie inne warstwy później zmniejszają parametry świecenia, które się osiąga, a emitery to jest ten pik, którego można osiągnąć. Więc one determinują tak naprawdę performance wyświetlaczy. To dzięki nim, im one są lepsze, tym technologia OLEDów czy wyświetlaczy w ogóle może być przesunięta dalej. No i OLEDy dzisiaj są wykorzystywane w smartfonach i w telewizorach, ale tak naprawdę jest to technologia, która może mieć bardzo szerokie zastosowania. Jak Państwo będą widzieli mnie czy moich kolegów, na przykład takie marketingowe zastosowania, to jest OLED, wykonany ze związków chemicznych w postaci proszku, takich jak ten. Zresztą to nie jest wizja futurystyczna, taki produkt został wypuszczony na rynek jakiś rok czy dwa lata temu. Zastosowania OLED będą coraz bardziej powszechne w zastosowaniach takich high-endowych samochodów. Zresztą już mamy, na przykład bodajże Audi stosuje OLEDy jako źródła światła w swoich światłach samochodowych. No ale jest bardzo duży problem z tymi emiterami, które są dzisiaj wykorzystywane przez przemysł. Są to emitery, które używają metali ciężkich. 70% światła, które emitowane jest przez ekrany, to jest światło niebieskie, a emitery niebieskie są najmniej efektywne z tych, które są wykorzystywane. Dlatego co do zasady wyświetlacze są energożerne i też drogie. Co więcej, z racji tego, że obecnie używane emitery mają w sobie metale ciężkie, to po paru latach w tym miejscu będziecie Państwo widzieli taką poświatę swojego ulubionej stacji telewizyjnej, tego logo. To jest efekt wypalenia.
I ten efekt wypalenia, on jest powodowany właśnie przez to, że te metale ciężkie, one są niestabilne i jakby się wypalają w tych ekranach. Nowa generacja emiterów, która wchodzi właśnie na rynek, jest całkowicie organiczna. Tam nie ma metali rzadkich, swoją drogą metali ziem rzadkich, które bardzo często są wydobywane w rejonach, gdzie panuje wiele konfliktów zbrojnych, czy najzwyczajniej w świecie z kraju, w którym ostatnio jest dużo sankcji. Te nowe generacje, one przedłużają żywotność ekranów. Najzwyczajniej w świecie nie wypalają się tak szybko, jak te emitery pierwszej i drugiej generacji. Co więcej, ta rewolucja, o której mówię, przynosi obietnicę tego, że w końcu, po prawie 20 latach, uda się wprowadzić na rynek nowy emiter niebieskiego koloru, który zwiększy żywotność ekranów i poprawi jego parametry świecenia. Co więcej, te nowe generacje związków, one są łatwe do implementacji w obecnych fabrykach. I to jest kluczowe. Jak już wspomniałem, te fabryki kosztują kilka do kilkunastu miliardów dolarów i jeżeli mielibyśmy coś procesowo w nich zmieniać, to wdrożenie takiej technologii byłoby bardzo trudne. A teraz trzeba wymienić jeden proszek na drugi i wdrożenie tej technologii do linii produkcyjnych LG czy Samsunga to jest kwestia może nie dni, ale tygodni, miesięcy, ale nie grubych lat. Noctiluca, czyli spółka, którą dzisiaj reprezentuję, która, jak już wspomniałem na początku, jest w drodze na New Connect. Szukajcie Państwo informacji na temat konkretnej daty, którą ogłosimy pewnie w najbliższych dniach. Noctiluca to spółka z Torunia, która projektuje, która produkuje, która wdraża i sprzedaje emitery trzeciej i czwartej generacji do gigantów tego świata. Chcemy być pierwszą spółką na świecie, która wdroży zielony emiter tej nowej generacji. W pipeline mamy oczywiście emiter niebieski, który jest tym świętym gralem tego rynku, jak również wdrożenia nie tylko w wyświetlaczach, ale właśnie w takich nietypowych źródłach światła, jak chociażby tego typu marketingowe czy brandingowe zastosowania. Kto jest odbiorcą tych związków chemicznych? Kto produkuje ekrany? Kto tworzy elementy oświetlenia? Jest ich cała masa firm. My w głowie często mamy LG i Samsunga, no bo to oni mają największe budżety marketingowe, ale podwykonawcy LG i Samsunga albo zupełnie inne firmy z szeroko pojętej branży High Performance Materials to są nasi potencjalni partnerzy lub część z nich nasi obecni partnerzy. Rynek wyświetlaczy jest przeogromny, rośnie w zaskakująco dużym tempie z tego prostego faktu, że następuje pewne zastąpienie generacji technologii. Ten trend został już odnotowany przez światowych graczy. Obecnym hegemonem, praktycznie monopolistą, który dostarcza te związki chemiczne jest UDC, Universal Display Corporation, która warto sobie spojrzeć na mnożnik, jaki osiągają, który jest absolutnie niespotykany w porównaniu przychodów do kapitalizacji. W nowej generacji, trzeciej i czwartej, mamy tylko dwie firmy na świecie, które ramię w ramię z nami są w tym wyścigu o świętego Graala, czyli niebieskiego emitera. Jest to Qlux i Synora. W obu tych spółkach zainwestował już LG i Samsung. I jakie mamy szanse? Dlaczego w ogóle próbujemy w tym rynku zawalczyć? Jak się okazuje, to jest wykres, który może trochę trzeba opowiedzieć. Pierwsza generacja związków wspiera wzrost wartości rynku do pewnego momentu. Później w naturalny sposób rynek przejdzie, czy przechodzi już na trzecią i czwartą generację związków. I dzisiaj Universal Display Corporation jest hegemonem i monopolistą. Jutro, jeżeli Synora lub Qlux osiągną taką pozycję, a ich inwestorami są najwięksi producenci ekranów na świecie, to nadal zostanie zamrożony rynek dostawców tych związków chemicznych. Wszyscy pozostali, Konica Minolta, Osram, Inuru, czy chociażby Kodak, nie będą w stanie mieć tak dobrych wyświetlaczy ekranów, czy Panasonic, Sony, Apple i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te firmy, jeżeli LG i Samsung utrzymają tą swoją przewagę,
nie będą w stanie konkurować na rynku parametrami urządzeń. Dlatego Noctiluca naprawdę otrzymała bardzo duże zainteresowanie od rynku, bo my jesteśmy takim niezależnym dostawcą tych emiterów, który obiecuje to, że łańcuchy dostaw, które taki Panasonic, Apple czy inni, nie będą zależne od, widzimisię, ich konkurentów realnie. To nie jest tak, że spółka chemiczna z Torunia nie potrafi robić biznesu na świecie. Duże brandy nas zauważyły, współpracujemy z największymi korporacjami na świecie. Zerkną Państwo do prasy, to wspominaliśmy o tym ostatnimi czasy. Między innymi LG zaczyna testować nasze związki. I tutaj zostawiam Państwa z takim cytatem jednego z naszych inwestorów z poprzedniej rundy. W dzisiejszych czasach mądry inwestor, świadomy inwestor poszukuje trwałej przewagi konkurencyjnej, jaką daje technologia. Taką technologię produkuje Noctiluca. Co więcej, poszukuje podmiotów, które współpracują z największymi stabilnymi partnerami na świecie. Takimi partnerami są nasi partnerzy Noctiluca. Co więcej, nasze przychody będą w twardych walutach. A jak wiemy, ta zmienność jest dosyć duża. Jednym słowem, zachęcam do dywersyfikacji ryzyka, zachęcam do spojrzenia na to, co się będzie działo z Noctiluca na New Connectie w najbliższych tygodniach, a jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, razem z kolegami będę tutaj na stędzie. Zapraszam serdecznie.